Mówiliśmy już nie tylko o tym, czym jest filozofia czy metafizyka w ogólności, ale zacząłem już trochę mówić na temat filozofii w starożytności, to znaczy ta jej zasadnicza cecha, która znamionuje ludzką myśl, nie tylko ludzką filozofię, ale w ogóle ludzką myśl w czasach tych najbardziej archaicznych, i tą cechą jest pewnego rodzaju tendencja monistyczna czy monizująca, czyli tendencja, która powoduje, że człowiek nie był w stanie spojrzeć na rzeczywistość jako na pewien uhierarchizowany zespół bytów, pewnych konkretnych, odmiennych rzeczywistości, lecz patrzył na świat jako na pewnego rodzaju właśnie byt. Dopiero świat jako całość stanowi właśnie taki byt, stanowi taką jedną, mówiąc językiem już arystotelesowskim, dużo późniejszym, taką substancję. A wszystkie rzeczy, które na świecie się znajdują, one są niczym innym jak pewnego rodzaju przejawami, jak niczym innym jak pewnego rodzaju jakimiś częściami, tak jak trochę organy w naszym organizmie. Tak? Wyróżniają się od siebie i mają swoją specyfikę, ale przecież dobrze wiemy, że stanowią całość jednego organizmu. I trochę podobnie człowiek archaiczny patrzy na rzeczywistość. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma. A więc wtedy nie ma mowy o odróżnianiu konkretnych rzeczy od innych rzeczy. Nie ma mowy o odróżnianiu świata duchowego od świata materialnego. Bardzo ciężko jest wtedy rzeczywiście dobrze zrozumieć naturę świata, naturę otoczenia. I niestety, no ale trzeba było przezwyciężyć te ograniczenia. Nie można było ich zostawić, nie można było przejść do porządku dziennego. Widać, że refleksja Dalekiego Wschodu jakoś zatrzymała się na tym etapie. Że tam właściwie w dalszym ciągu taki sposób myślenia jest bardzo rozpowszechniony. Oczywiście on został jakoś bardzo wysubtelniony, on został oczywiście rozwinięty, jeżeli chodzi o jakieś, powiedzmy, konkretne narracje, różne elementy doszły, ale zasadniczy fundament tych refleksji, tych systemów filozoficznych daleko wywodzących się z Dalekiego Wschodu jest właśnie taki, jest monistyczny czy mocno monizujący. A więc jakby gdzieś gubi się specyfikę konkretnego elementu. I tutaj akurat Grecja starożytna i ten przełom VII i VI wieku, kiedy filozofia się w ogóle pojawia, też oczywiście nie jest odmienna, ludzie tak samo mają te same tendencje. I mówiłem, że trochę przypomina współczesny światopogląd naukowy. To wszystko, czego nas będą uczyli tak zwani filozofujący fizycy, czyli fizycy, którzy z powodu, z jednej strony zainteresowania filozofią, a z drugiej strony z powodu braku odpowiedniego wykształcenia filozoficznego, będą próbowali tworzyć systemy filozoficzne, żeby ogarnąć całość tych wszystkich naukowych osiągnięć ostatnich dziesiątków lat, i z tego też wychodzi system mocno monizujący, ale też mówiłem, że usprawiedliwione jest to tym, że nauki szczegółowe będą miały pewnego rodzaju naturalną tendencję do tego, żeby redukować rzeczywistość, żeby ją sprowadzać do jakiegoś jednego elementu, i że to jest do pewnego stopnia zupełnie zrozumiałe, że to jest uzasadnione z racji tego, że są one właśnie naukami szczegółowymi, że są one naukami empirycznymi, że nie mają one charakteru takiego właśnie, jak ma filozofia, czyli nie są czymś takim najbardziej ogólnym. Że to jest po prostu w ich przypadku nawet jakoś usprawiedliwione, z tym, że wtedy nie wolno przenosić tego wszystkiego, tego całego ładunku na dziedzinę filozofii. Nie wolno tego redukcjonizmu filozofii jakoś tolerować. A więc spróbujmy tak bardzo pokrótce, bo też musimy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o tych pierwszych filozofów, to nie dotrwało do naszych czasów zbyt wiele źródeł. Że właściwie jest to taka tylko rekonstrukcja, częściowo zapewne udana, a częściowo nie do końca, bo nie znamy dobrze ich poglądów. Nawet zresztą, gdyby przetrwały pisma filozofów, musimy też zawsze pamiętać, to nie tylko w przypadku tamtych myślicieli, ale w ogóle, że pisma nie do końca jakbyś same się tłumaczą, że często jest tak, a u niektórych filozofów jeszcze bardziej niż u innych, że potrzebny jest jeszcze jakiś pewien kod, który nam ułatwia odkrycie tego, co naprawdę chce ktoś przekazać, że często bez tego
tego kodu jest to po prostu trudne. Albo nawet może i być po prostu niemożliwe, w tym sensie, że będziemy wyprowadzali jakieś wnioski mylące. Więc jeżeli chodzi o tych pierwszych filozofów, to też zadziwiające jest to, że filozofia wychodzi z mitologii i zadziwiające jest to, że te pierwsze systemy, chociaż może to nie jest właśnie zadziwiające, może tego należałoby się oczekiwać, w każdym razie te pierwsze systemy zaczynają, już znaczy są powiedzmy tą filozofią, tak, są jakąś próbą racjonalnego odpowiedzenia na problemy, ale jednak ciągle co do samych proponowanych rozwiązań, to właściwie nie różnią się znacząco od mitologii. I tak, ten pierwszy system Talesa z Miletu, filozofia rodzi się, tak pojmowana filozofia rodzi się na wybrzeżu Azji Mniejszej, w Ionii, w państwach, miastach greckich. Filozofia Talesa, szukając tej zasady, szukając właśnie natury całego świata i tym samym każdego elementu, bo pamiętajmy, że właśnie człowiek archaiczny nie odróżnia od siebie tych różnych elementów. Czyli dla niego jakby pytanie o naturę świata jest pytaniem jednocześnie o naturę każdej rzeczy. To jest jakby właściwie to samo pytanie, że mieści się ono w obrębie tego jednego pytania. I pierwszym zasadniczym pytaniem jest właśnie ta kwestia tak zwanego arche, czyli pewnej zasady, pewnego pryncypium, pewnego początku, który jednocześnie jakby tłumaczy całą rzeczywistość, jest takim, można powiedzieć, takim największym wspólnym mianownikiem całego świata, czymś, z czego się rzeczy składają i co je tłumaczy. I odpowiedź Talesa jest taka, że tym elementem jest woda i to jest właśnie element, który bardzo przypomina nam nauczanie systemów mitologicznych, bo mitologia, czy to grecka, czy to bliskowschodnia, wywodzi wszystko często, bardzo często właśnie od wody. Woda jest elementem jakimś tego pierwotnego wszechświata, jakiegoś kosmosu, czy właściwie jeszcze nie kosmosu, tylko jakiegoś chaosu, jakiegoś nieuporządkowanego, powiedzmy, takiego świata. Woda jest też elementem w ramach tych kosmologicznych obrazów starożytnych, które cały świat, można powiedzieć, jakoś wypełnia. To znaczy, zresztą dokładnie, to jest bardzo ciekawe, że pierwsze wersety Księgi Rodzaju zdają się sugerować to samo, bo pamiętamy, że zasadniczo tam w ogóle, zresztą nawet nie jest napisane, że woda została stworzona przez Boga. Owszem, mieści się to już w tym pierwszym zdaniu, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, co oznacza, że stworzył wszystko, bo niebo i ziemię to wyrażenie jest tak zwanym meryzmem, wyrażeniem stosowanym w języku hebrajskim dla wyrażenia całości, się podaje jakby punkty krańcowe i to jakby oznacza, że to, co jest pomiędzy nimi, również się do tego zalicza. Także jeżeli niebo i ziemia, to też i wszystko po prostu, wszystko, co jest na niebie i na ziemi, wszystko, co pomiędzy nimi, też i woda jakoś jest w tym zawarta, ale ciekawe przecież, że drugiego dnia Pan Bóg tworzy sklepienie, które oddziela wody, te górne wody od dolnych wód. Czyli jakby nad sklepieniem, nad niebem znajdują się wody w obrazie biblijnym. Wody znajdują się także pod ziemią. Potem, kiedy jest mowa o potopie, to on jest przecież spowodowany nie tylko jakimiś opadami deszczu, ale także gejzerami wody, które wytryskują właśnie z tych wnętrz ziemi. Czyli też i pod ziemią znajduje się woda. Woda jest jakby wszystkim, co jakby otacza z każdej strony ten świat w rozumieniu właśnie Pisma Świętego. To jest bardzo ciekawe. No i poza tym, jeżeli chodzi o Talesa, to tutaj sam Arystoteles jest pewnego rodzaju przewodnikiem, bo poza tymi jakimiś nielicznymi fragmentami możemy też sięgnąć do Arystotelesa, który w Metafizyce na samym początku, kiedy omawia zagadnienia, zanim jeszcze zacznie omawiać zagadnienie arche ze swojego punktu widzenia, to zaczyna, najpierw przedstawia po prostu, jak to w historii się kształtowało. I mówi odnośnie też i Talesa. Tales, który jest inicjatorem takiej filozofii, powiada, że tą naturą jest woda. Ten swój pogląd o wodzie jako naturze opierał on prawdopodobnie na tym spostrzeżeniu, że pokarm, jakim żywią się wszelka jestestwa, jest wilgotny i że z wilgotnego powstaje samo ciepło, dzięki niemu żyje. Zatem podstawie powziął on taką myśl. Poza tym zaś sądził to dlatego, że wszelkie nasienie jest z natury wilgotne, a woda jest naturą, zasadą natury rzeczy wilgotnych. A więc tutaj też pewne obserwacje
przyrodnicze miały pewne znaczenie i to jest właśnie nowość filozofii, że odwołuje się właśnie bardziej niż do mitu, zdecydowanie, chociaż pewnie mit ciągle był jakąś inspiracją, ale odwołuje się właśnie do obserwacji przyrodniczych, oczywiście dokonywanych w sposób bardzo taki, powiedzmy, naiwny, empiryczny, zmysłowy, na poziomie takich najprostszych narzędzi badawczych, bez możliwości zresztą wniknięcia w naturę rzeczy na takim głębszym poziomie, więc to było po prostu wszystko, czym dysponowali ci pierwsi przyrodnicy. Nic więc dziwnego, że do takich poglądów dochodzili. Rzeczywiście woda zdaje się być podstawą życia, woda jest podstawą tych wszystkich procesów, które bierze udział w tych wszystkich procesach, które nas otaczają. Gdyby tak na to szerzej spojrzeć, już nie mówić o wodzie, ale o wodorze, który jest głównym składnikiem wody, to rzeczywiście wodór jest przecież głównym składnikiem wszechświata. To znaczy, też nie do końca, bo tylko tej części, która jest widzialna, to znaczy, która nie jest ciemną materią, bo niestety wszechświat, właśnie jego natura jest pod tym względem, jeżeli chodzi o składniki wszechświata, jest dużo bardziej złożona i nie to, co można zobaczyć, jest tym najważniejszym elementem, najcięższym, najmocniej kształtującym dynamikę wszechświata, najbardziej wypełniającą wszechświat. Natomiast tak bardzo to upraszczając, można by powiedzieć, że w jakimś sensie nawet i ta współczesna nauka tak bardzo znowu nie odeszła od poglądu Thalesa, jeżeli mówimy o sam skład wszechświata, chociaż to już jest jednak bardzo daleko idące uproszczenie. Więc jeżeli chodzi o Thalesa, to tutaj za dużo też nie wiemy, natomiast poza tym wiadomo z tych bardzo krótkich fragmentów, które przetrwały do naszych czasów, że on rzeczywiście bardzo silne tendencje monistyczne przejawiał, że mówił, że rzeczywistość jest pełna bogów. Właśnie te siły boskie, czyli tam siły jednocześnie kosmiczne, bo ci bożkowie nie byli od kosmosu oddzieleni, wszystko przenikało. Ale tutaj jakby woda jest tylko tym głównym takim, można powiedzieć, takim właśnie największym wspólnym mianownikiem, takim elementem, który to wszystko łączy. To są tylko zaczątki takiego racjonalnego spojrzenia na rzeczywistość. Przede wszystkim, czego tutaj brakuje, to jest możliwość opisu ruchu, opisu zmiany. W jaki sposób zachodzą przemiany, co powoduje, że coś, co jest wodą, w sensie takim, powiedzmy, empirycznym, staje się właśnie czymś, co jest wodą jakby w mniejszym stopniu. Jakaś ziemia, która jest tylko wilgotna. W jaki sposób coś, co jest, powiedzmy, żywe, na przykład umiera, w jaki sposób to wytłumaczyć? Albo, że jedna rzecz staje się drugą w jakimś tam procesie naturalnym, takim czy innym. To wszystko są rzeczy, które tutaj się w tym światopoglądzie jeszcze nie mieszczą. Nie ma możliwości opisania, ponieważ nie ma żadnej zasady ruchu. Bo to też często się pomija, kiedy się mówi o tych pierwszych filozofach, tych właśnie przyrodnikach jońskich, zazwyczaj się uwaga koncentruje na tym głównym składniku. Czy to będzie woda w przypadku Thalesa, czy tam pewne inne jeszcze elementy, o których zaraz powiemy, ale równie ważne, w pewnym sensie nadważniejsze jest właśnie zrozumienie tego, co stoi za przemianami. Co stoi za przemianami, co powoduje, że jedna rzecz zamienia się w inną. To zresztą Arystoteles bardzo dobrze podkreśli i będzie o tym mówił. Zresztą potem zobaczymy, właściwie największe osiągnięcie Arystotelesa to jest właśnie zrozumienie ruchu. To jest teoria ruchu w oparciu o pojęcia aktu i możności, które to pojęcia potem zostały jeszcze rozumienie zostało pogłębione i na bazie tych pojęć tak naprawdę jest skonstruowana metafizyka według świętego Tomasza, metafizyka tomaszowa, tomistyczna. To pojęcia, które zostały w jakimś swoim rdzeniu wypracowane przez Arystotelesa właśnie po to, żeby zrozumieć przemiany, żeby zrozumieć ruch. To są te najistotniejsze pojęcia. Ale wracając jeszcze do tych innych koncepcji, bo oczywiście Thales rozpoczął, on był inicjatorem. Jeżeli chodzi o Jonię, to jest jakby pierwsze takie centrum filozofii, właśnie filozofii przyrody, a więc kolejny filozof, Anaksymander, który... Tutaj pojawia się pewien element dodatkowy, bo poza tym składnikiem, który w tym przypadku też jest bardzo ciekawie pojęty, bo wykracza poza pewien schemat. Bo u tych pierwszych przyrodników jest dla nich rzeczą taką najbardziej spontaniczną i najczęściej występującą rozumienie tego archety i zasady, tego principium, tego początku, tego największego wspólnego mianownika, rozumienie jako pewnego elementu materialnego, który jest
określony, czy to będzie właśnie jeden z tych takich starożytnych, nazwijmy to pierwiastków, jeden z tych żywiołów, czyli woda, czy ogień, czy woda, czy powietrze, czy ziemia. To jeden z tych czterech i zasadniczo poza ziemią wszystkie inne te opcje się pojawią. Natomiast jeżeli chodzi o Anaximandra, to tutaj tym arche jest coś właśnie nieokreślonego, takiego nie jakiegoś, to nazywał apeironem, czyli pewnym bezkresem, czymś, co nie ma granic, czymś, co jest bezgraniczne, co potem, bo to jest pewien początek ewolucyjnego jakiegoś systemu. To jest początek, z którego coś nieokreślonego, co jest na początku, z czego zaczyna kosmos po jakimś czasie się wyłaniać. I tutaj też jest odwołanie do mitologii, ale w tym wymiarze kosmogonicznym, czyli powstawania świata, już nie tym kosmologicznym, czyli woda jako ten element, który był składnikiem świata w ramach tych światopoglądów starożytnych, mitologicznych i co zostało jakoś zracjonalizowane, ponieważ woda znajduje się u podstaw życia, znajduje się u podstaw tych wszystkich procesów jakichś tam naturalnych. Widzimy chmury, widzimy deszcz, jakieś tam rzeki, morze i tak dalej. To wszystko jakoś jest wilgotne, zawiera wodę, albo woda w ogóle jest tutaj po prostu na pierwszym planie zupełnie. Natomiast tutaj pojawia się ten element kosmogoniczny, że mianowicie jest jakiś nieuporządkowany, chaotyczny jakiś początek, nie do końca określony, nie wiadomo jaką ma naturę i z niego wskutek pewnych procesów zaczyna się wyłaniać pewien porządek. I to też jest, i to jest akurat już wyjątkowo podobne właśnie do współczesnej fizyki tego obrazu, powiedzmy takiego przeniesionego na łono filozofii, ale wywodzącego się właśnie ze współczesnych nauk przyrodniczych. To już jest praktycznie dokładnie to. To bardzo, bardzo przypomina taki system wzięty z fizyki, bo przecież model standardowy, czy nawet jakieś wyjścia poza model standardowy, jeszcze tak przypomnijmy, co to jest ten model standardowy, to się nie zajmujemy fizyką, ale skoro już tutaj zrobimy takie nawiązanie, to trzeba to wyjaśnić. Otóż przez model standardowy rozumie się albo model budowy materii, który został dzięki pracom z powiedzmy ostatnich kilkudziesięciu lat w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych uzyskany i który sprowadza się do tego, że jako te składniki podstawowe, które budują materię, przyjmuje się te trzy rodziny kwarków wraz z leptonami plus oddziaływania, które wiążą oddziaływania tak zwane silne, oddziaływania elektrosłabe, bo one są zunifikowane, słabe i elektromagnetyczne, i oddziaływania grawitacyjne, które są jakoś dopisane do tego systemu, bo nie są zunifikowane z pozostałymi. Model standardowy opisuje bardzo dobrze zachowanie materii na poziomie mikroskopowym, opisuje bardzo dobrze to wszystko, z czym mamy do czynienia, to znaczy właściwości tych wszystkich substancji, które możemy dotknąć, zobaczyć, bo one są bezpośrednio kształtowane przez właściwości oddziaływań elektromagnetycznych i to wszystko, co z nich wynika, to wszystko, co jest jakoś na nich nabudowane. Ale także poprzez model standardowy rozumie się właśnie koncepcję powstania wszechświata wynikającą z badań kosmologicznych, z badania dynamiki rozszerzenia wszechświata i przede wszystkim z teorii grawitacji, z ogólnej teorii względności. I model standardowy mówi, że mniej więcej tam 13,5-13,7 mniej więcej, to też są tam pewne, to są obliczenia niezbyt dokładne, bo one powstają przy pewnych założeniach. I w ogóle w kosmologii jest tych założeń bardzo dużo, tak swoją drogą. Ale mówi tyle, że mniej więcej wtedy wszechświat był skupiony, wszystko to, co jest teraz wszechświatem, było skupione w jakimś bardzo małym obszarze przestrzeni i w wyniku pewnych procesów, które są zupełnie już nieznane, bo tam z kolei przy bardzo dużych gęstościach energii, w przypadku tego bardzo małego wszechświata zaczyna się pojawiać fizyka, czy fizyka zaczyna przybierać charakter, który jest dla nas już nieznany, którego nie znamy, który wynika właśnie z tych właściwości cząstek elementarnych, które są dla nas, i pól kwantowych, które są dla nas bardzo słabo znane, są bardzo egzotyczne. W ten sposób, gdy te dwie gałęzie modelu standardowego się wiążą, bo ten wczesny wszechświat tak naprawdę bardzo mocno zależy, jest jakby ufundowany w bardzo dużym stopniu właśnie na właściwościach pól kwantowych cząstek elementarnych. No i dlatego to się też tak nazywa, jakby jedno i drugie modelem standardowym. Model standardowy mówi od strony filozoficznej coś takiego, że początek był czymś nieokreślonym.
To znaczy, faktycznie może tam był jakoś określony był, tylko że my nie jesteśmy w stanie tej określoności podać, bo pojawiają się problemy nie tylko tej natury, powiedzmy, takiej praktycznej, że nie jesteśmy w stanie poznać fizyki, która wtedy miała miejsce, ale też pojawiają się problemy na takim wyższym poziomie, wynikające już z własności samej ogólnej teorii względności, problem tak zwanej kosmologicznej, osobliwości kosmologicznej. I nie będziemy się tym bardzo zajmować, ale chodzi mi o to, że model standardowy sugeruje, sugeruje właściwie, prowadzi do wniosku, że początek jest właśnie czymś bardzo nieokreślonym, że początek jest czymś takim właśnie chaotycznym, jakoś nieograniczonym w jakiś tam sposób. I nagle dzięki jakiemuś tam nieznanemu do końca procesowi jakby następuje wybicie z tego stanu tego takiego nieokreślonego, chaotycznego, następuje jakby wprowadzenie pewnego porządku w jakiś taki dziwny sposób. Nagle ten porządek zaczyna być wprowadzony. Oczywiście tam są jakieś pewne próby racjonalizacji tego procesu, ale one są też bardzo, bardzo takie hipotetyczne i nagle zaczyna się ten porządek już wprowadzać. To tam już dalej można zrozumieć. Zasadnicze kolejne procesy, czy kolejne etapy tego procesu są już, powiedzmy, coraz bardziej racjonalne i tak już w pewnym momencie już można powiedzieć, że już rzeczywiście rozumiemy, jak się to dzieje. Ale sam początek jest właśnie bardzo nieokreślony, jest czymś bardzo tajemniczym. I z niego dopiero powoli powstaje właśnie kosmos, czyli porządek. Z chaosu powstaje kosmos, czyli z tego bezładu powstaje świat uporządkowany. I dokładnie to samo jest właśnie u Parmenidesa. To jest, przepraszam, nie Parmenidesa, tylko Anaksymandra. Dokładnie ten sam schemat myślenia. I to jest zresztą schemat mitologiczny, bo mitologia mówiła, grecka, że z tego chaosu najpierw zrodziła się para bogów, i ci bogowie potem zrodzili następnych. To w przypadku przejścia do filozofii, no to skoro ci bożkowie są rozumiani jako pewne siły, czy jakieś przejawy sił, no to w takim razie będzie przeniesienie to na poziom pewnych sił, pewnych procesów, pewnych zasad, które będą to robiły. Tam według akurat filozofa to jest miłość, jest taką pierwszą zasadą, która potem to wszystko porusza i powoduje, że się to zaczyna potem skutek, jakby dwie zasady, ciepło i zimno, one się zaczynają potem jeszcze jakoś różnicować. Te zasady też powodują, że zaczyna ten apeiron, on zaczyna już materialnie wyglądać inaczej. Jakby z niego się jakoś wydziela woda. Właśnie woda jest tym pierwszym takim wydzielonym już czymś określonym. Czyli jakby przede wszystkim akcent jakby został przeniesiony z tego samego składnika, tak jak tu u Thalesa było, na ten, raz, że ten proces powstawania świata, a dwa, że jest bardzo ciekawa koncepcja zresztą, myśl, która potem się bardzo rzadko już u Greków też pojawia, że jest jakaś nieskończoność i nieograniczoność, bo początek tutaj jest właśnie ten apeiron jest czymś takim właśnie nieokreślonym, nieskończonym, właśnie aperion. Aperion to znaczy dokładnie tyle, co bezkres, coś, co nie ma granic. Dla nas, którzy jesteśmy trochę już przyzwyczajeni raczej do innego myślenia nieskończoności, też potem powiemy, jak to się stało, bo to nie stało się samo i to bardzo ciekawe są te meandry tego jak to się stało, myślenia, ale dla nas raczej nieskończoność kojarzy się z czymś pozytywnym. Raczej, gdybyśmy mówimy o nieskończoności, to w kontekście nieskończonego Boga, Jego nieskończonej mądrości, Jego nieskończonej jakiejś dobroci, potęgi, Jego nieskończonego życia, niczym nieograniczonego. W tym kontekście raczej myślimy o nieskończoności. Natomiast dla Greka nieskończoność była rozumiana jako pewien właśnie deficyt, jako pewien brak. Bo nieskończony to jest taki, który nie ma granic. Czyli granice są czymś, co określają. Czyli czymś, co nadają pewien sens. Coś, co jest bez granic, jest po prostu takie właśnie nieuporządkowane. Jest czymś niedoskonałym. Nieskończone się z czymś niedoskonałym. Ale też tak to właśnie sobie wyobrażam, bo tak też to w ramach schematu mitologicznego wyglądało. Z czegoś nieskończonego, czyli bezgranicznego, czyli takiego nieuporządkowanego, chaotycznego, powstaje jakoś uporządkowany świat wskutek jakichś nie do końca poznanych mechanizmów, bardzo tajemniczych właśnie mechanizmów, które dopiero od pewnego momentu zaczynają być już jakoś racjonalne. Tak to mniej więcej wygląda. Więc tutaj widzimy, że też jest silna zależność od systemów mitologicznych, ale
Ale jednak jest próba zracjonalizowania tego. Tam, gdzie się pojawia jakieś Boże w mitologii, tutaj pojawiają się pewne siły i próbuje się jakoś powiązać je ze sobą przyczynowo-skutkowo. Tak więc jest rzeczywiście ten program filozofii realizowany. Potem u kolejnego z serii tych właśnie filozofów jońskich, u Anaksymenesa, następuje z jednej strony powrót do myślenia o arche w kategoriach jakiegoś żywiołu. Tutaj pojawia się powietrze jako ten czynnik, który jest tym czynnikiem zasadniczym. Czyli arche jest to powietrze. Dlaczego powietrze? No, Anaksymenes mówi, no dlatego, że powietrze jest chociażby, no powiedzmy, związane z życiem. No, dlatego wszystkie żyjące istoty muszą oddychać. Jeżeli nie oddychają, umierają. Wobec tego widać, że powietrze jest jakimś czynnikiem potrzebnym do życia. Tak? Ale jednocześnie i różne procesy naturalne jakoś są związane z powietrzem. Powietrze jest czynnikiem najbardziej takim, powiedzmy, takim wszędobylskim, łatwym do, może przyjmować różne postaci, może być zagęszczane, może być rozrzedzane i w ten sposób też właśnie przez to rozrzedzanie i zagęszczanie następują naturalne zmiany. Więc tutaj jest to, co jest istotne u Anaksymenesa, to jest powiązanie tych osiągnięć jego poprzedników. No, jeżeli chodzi o Thalesa, to osiągnięciem jest właśnie wskazanie na element, który stanowi podstawę dla całej rzeczywistości. Ale teraz z drugiej strony u Anaksymandra jest z kolei koncepcja powstawania pewnych rzeczy z jakichś innych. Oczywiście w ramach to nie są ciągle, pamiętajmy, że to nie jest przejście z jednej substancji do drugiej, tylko z jednego przejawu tej substancji świata do innego przejawu substancji świata. To nie są przemiany substancjalne, już mówiąc takim językiem anachronicznym, takim, który już dla Arystotelesa dopiero będzie językiem właściwym. Ale my to jakby spontanicznie rozumiemy. To nie jest przejście z jakiejś jednej rzeczy do drugiej, no to są po prostu przejścia między jednym upostaciowieniem jakiejś rzeczywistości świata do jakiegoś innego jakby wytworu w ramach tej substancji światowej, jednej, jedynej takiej. Ale jest właśnie ten proces przejścia i tutaj tą zasadą jest właśnie rozrzedzanie i zagęszczanie, więc jest też pojęta ta zasada jako coś takiego czysto naturalnego. To też jest wartościowe. Można powiedzieć, że tu już jest taka prawdziwa filozofia przyrody, bo nie tylko, że jest wskazany element, który wszystko jakoś wypełnia, ale też jest pewna zasada, która powoduje, że się po prostu pewne rzeczy przemieniają, że przechodzą w inne. I to jest jakby w ramach tej filozofii jońskiej, ale filozofia także rozwijała się na innych obszarach. I tutaj, jeżeli chodzi przede wszystkim tak zwana Wielka Grecja, czyli południowa Italia, to jest był obszar, czyli zasadniczo jakby taki peryferyjny wobec rdzenia greckiej cywilizacji, bo też jak można się domyśleć, na takich peryferiach było nieco więcej wolności, więcej swobody i też kultury mogły się jakoś przenikać, a to jest zawsze też jakoś tam, powiedzmy, twórcze, bo generuje, powiedzmy, no, jakieś zdziwienie. Pojawiają się jakieś nowe możliwości, nowe opcje nieznane wskutek jakichś kontaktów handlowych i dlatego też po prostu pojawia się jakaś łatwość w konstruowaniu tego typu systemu. Jakby poza tym nurtem filozofii jońskiej, to warto jest przede wszystkim jest tutaj wspomnieć, bardzo interesująca jest ta filozofia w nurcie zapoczątkowanym przez Parmenidasa z Elei, dlatego mówi się o Eleatach. I tutaj jakby zupełnie inaczej niż w przypadku tych przyrodników jońskich, jakby pytanie o tą zasadę się właściwie kończy nie tyle wskazaniem jakiegoś elementu wskutek badań, powiedzmy, przyrodniczych na takim etapie, jakim one wtedy były możliwe, ale zaczyna się pojawiać nacisk na jakieś analizy takie, powiedzmy, logiczne. Bo Parmenides zaczyna zastanawiać się nad rzeczywistością. Właśnie cały czas pamiętajmy, że to jest jakby jedna rzecz, jeden byt, który przybiera różne postaci. I on teraz na drodze analiz takich właśnie logicznych, które muszą prowadzić wcześniej czy później do odkrycia zasady tożsamości, bo zasada tożsamości, czy zasada, która mówi o tym, że rzecz jest właśnie taka, a nie inna, która też jakby jest jej drugą stroną, taką jest takim, powiedzmy, jej konsekwencją, drugą stroną jakby tego medalu jest zasada niesprzeczności, że rzecz nie może być jednocześnie taka i inna pod tym samym względem i w tym samym czasie. To jakby stanowi
po prostu nic innego, jak właśnie takie dopełnienie zasady tożsamości. To są zasady, które są odkrywane na samym początku, jeżeli tylko się obserwuje świat, jeżeli się, niezależnie od tego, jaki wycinek tej rzeczywistości, ale jeżeli się robi to w sposób wnikliwy, to zawsze zasadę tożsamości się odkrywa, bo po prostu intelekt, skoro pojmuje jakąś rzeczywistość, skoro formuje pewne wnioski, to już znaczy, że też i tą zasadę tożsamości musi właściwie już wykorzystywać, musi na jej bazie pracować i w momencie, kiedy się przenosi ciężar refleksji z obserwacji samych tylko faktów na też sposób jakby refleksji nad nią, wówczas zasada tożsamości się jakby od razu pojawia. Tylko problem polega na tym, że skoro rzeczywistość jest pojmowana w sposób taki bardzo zero-jedynkowy, nazwijmy to, czy cały świat jest po prostu jedną rzeczą, jedną rzeczywistością, wobec tego bardzo łatwo jest zagubić gdzieś, bardzo łatwo jest zagubić właśnie realność przemian. Dlaczego? No bo te przemiany wtedy muszą wyprowadzać poza byt, bo jakby byt to jest wszystko to, co jest. Jeżeli te przemiany jakieś zachodzą, no to one nie, muszą być w ramach bytu. Skoro tak, tego właśnie wszystkiego, co istnieje, skoro tak, no to się okazuje, że one muszą być wobec tego czymś pozornym. Czyli jakby refleksja Parmenidesa, która z jednej strony doprowadziła do odkrycia zasady tożsamości, czyli podstawy myślenia, za to zasada też jest podstawą i istnienia rzeczywistości. To jest faktycznie podstawa dla świata, w którym żyjemy, a jednocześnie podstawa logicznego myślenia, ale ze względu na tą pewną taką absolutność pojmowania świata, to bardzo silne tendencje monistyczne, to spowodowało, że u Parmenidesa świat jest po prostu światem całkowicie pozbawionym dynamiki, światem całkowicie statycznym. Po prostu jest po prostu pewien byt. I wszystkie te przemiany, które zachodzą, które tak były podkreślone, chociaż była Anaksymandra, gdzie to wszystko, wychodzenie z tego chaosu nieuporządkowanego i ciągła jakaś ewolucja, wyodrębnianie się różnych elementów wskutek pewnych jakichś procesów i tak dalej, to tutaj jakby zostaje to zupełnie, jakby świat jest zupełnie od inny. Tutaj świat po prostu jest. Ma charakter takiego właściwie bytu absolutnego. To, co Parmenides pisze o bycie, to my jako katolicy możemy powiedzieć to o Bogu. To właśnie Bóg jest taki. No poza tym, że oczywiście dla niego ten byt jest właśnie materialny, a Bóg oczywiście taki być nie może, ale jeżeli chodzi o właśnie tą niezmienność, o niezmienność jako taka może być przypisana tylko temu, który jest tym właśnie bytem absolutnym. Czyli można powiedzieć, że on z jednej strony bardzo, bardzo ciekawe rzeczy odkrył, bo jego refleksja mogłaby, gdyby pewnych rzeczy nie zabrakło, mogłaby bardzo szybko doprowadzić do odkrycia absolutnego bytu właśnie Boga, który jest ponad światem. Ale ponieważ te tendencje monistyczne były do absolutyzowania wszystkiego, do traktowania jako po prostu jakiejś jednej całości, były tak mocne, to w rezultacie po prostu on jakby zabsolutyzował całą rzeczywistość. Wszystko staje się właśnie niezmienne, staje się statyczne. Cały świat jest faktycznie cały czas taki sam, no ale z drugiej strony przecież ktoś mógł powiedzieć, no ale jak to, no przecież to co nie widział, że są jakieś zmiany, że tam się coś dzieje, no cokolwiek, no że coś umiera, coś się rodzi, jakiś tam wiatr powieje, to drzewo się tam złamie, no coś się takiego, to są rzeczy, które są oczywiste. No ale właśnie jednak świadectwo badań intelektualnych i tej refleksji nad rzeczywistością jest tak mocne, że pamiętajmy, dla intelektualisty to często jest mocniejsze i bardziej przekonywujące niż jakieś zewnętrzne jakieś tam rzeczy, jakieś zmiany, które zachodzą, a może one są właśnie czymś pozornym, może tak naprawdę nie ma żadnych zmian. I tak właśnie Parmenides stwierdził, że jest droga głupców, że rzeczywistość się bada na dwie, tam czasem też trzy sposoby, a trzeci to jest taki pośredni, taka droga trochę takich mniemań, ale zasadniczo badanie przyrody to jest droga głupców. Znaczy, bo widzimy, no tak, widzimy, że rzeczy się zmieniają, ale właśnie przecież refleksja intelektualna pokazuje nam, że byt jest cały czas bytem, że się nie zmienia, bo jest właśnie tylko ten jeden i nie ma poza nim niczego. Bo nie może być też niczego poza nim. Bo on jest jakby jedyny. I tutaj nie ma możliwości, żeby było coś jeszcze. Wobec tego nie ma żadnej możliwości, żeby była zmiana. Tak naprawdę zrozumienie ruchu, bo tutaj widzimy, że nie ma żadnego ruchu. To jest czysty statyzm. Zrozumienie ruchu nie będzie wcale, jakby się mogło wydawać, nie będzie wiodło przez odrzucenie osiągnięcia Parmenidesa, bo to osiągnięcie jest czymś bardzo znaczącym. Bo zasada tożsamości jest podstawą wszelkich naszych sądów, wnioskowań, jest podstawą w ogóle też i samej rzeczywistości swoją drogą. Poznawalności tej rzeczywistości, jej określoności, więc nie można sobie tak pozwolić na to, żeby
tą zasadę odrzucić, tylko trzeba to było tą zasadę jakoś tak zrelatywizować, czy osłabić, czy po prostu jakoś dopuścić taką pewną jej stopniowalność, żeby nie pojmować jej w sposób taki zero-jedynkowy, że coś po prostu właśnie jest tożsame samo ze sobą cały czas, całkowicie, bo to jest tylko właśnie w przypadku Boga. To już nawet, tak już mówiąc na gruncie tej myśli tomistycznej, to nawet anioł nie jest cały czas tożsamy ze sobą, dlatego że podlega pewnym zmianom, bo nie jest czystym aktem, bo jest właśnie też jakąś możliwością, czyli jakąś zdolnością do zmiany i przecież w aniele zachodzą takie zmiany. Dlaczego? No jakie zmiany? No takie, że anioł na przykład myśli o jednej rzeczy, a potem przechodzi do jakiegoś aktu myślenia o czymś innym. Zachodzi pewna zmiana. Nie ma w nim takiej całkowitej tożsamości. Bo myśli najpierw o jednej rzeczy, potem o innej. Potem robi coś takiego, a potem coś innego. Więc nie ma w nim tej tożsamości, bo robi inne rzeczy. Nie ma w nim całkowitej tożsamości. Zachodzą pewne zmiany. Nawet w aniele, co dopiero w człowieku, który cały czas właściwie podlega pewnym zmianom. Tej tożsamości nie ma na pewnym poziomie. Ale owszem, na pewnym poziomie jest tożsamość. Bo jutro będziemy takimi samymi ludźmi, jak dzisiaj, wczoraj byliśmy takimi samymi ludźmi. Tydzień temu byliśmy takimi samymi ludźmi, jak jesteśmy dzisiaj. Jest pewna tożsamość zachowana, bo gdyby jej nie było, to byśmy byli sami dla siebie niepoznawalni. Świat byłby dla nas niepoznawalny, gdyby ciągle następowały jakieś zmiany, gdyby zasady tożsamości nie było, gdyby rzeczy ciągle się zmieniały, gdyby to był taki strumień takiej świadomości, który ciągle tylko tak jakoś tak pulsuje, to wtedy świat by po prostu nie miał żadnego sensu. Byłby niepoznawalny racjonalnie. Właśnie dlatego, że zasada tożsamości jest podstawą myślenia. Więc nie można było porzucić tej myśli. Co ciekawe też, to odkrycie było tak wielkie i było tak przejmujące, że filozofowie faktycznie nie odrzucili jej zasadniczo. Ci, którzy przyjęli, którzy byli pod wpływem myśli Parmenidesa, oni właściwie cały czas w tą zasadę wierzyli bardzo mocno. Tylko tyle, czy wierzyli, no powiedzmy przyjmowali ją po prostu. Ona jest oczywista, można powiedzieć, kiedy już się to odkryje, kiedy się idzie tą drogą mędrców, bo jeszcze wróćmy do tych dróg poznania rzeczywistości. Więc z jednej strony jest ta droga głupców, czyli oparcie się na tych empirycznych jakichś doświadczeniach, na obserwacjach takich, jak to człowiek może obserwować swoimi zmysłami, zwłaszcza z wzrokiem. Ale z drugiej strony jest ta droga mędrców. Droga mędrców, która prowadzi przez właśnie refleksję nad rzeczywistością. Pogłębiona refleksja nad rzeczywistością. I tutaj u Parmenidesa też z kolei, chociaż jakby z innej strony, widać pewne podobieństwo do pewnych koncepcji właśnie dalekowschodnich. Bo tam też, zwłaszcza tutaj w ramach tej, powiedzmy, cywilizacji, się rozwinęła w Indiach, bardzo dawnych czasów, jeszcze to znacznie jeszcze wcześniejszych niż Parmenides, była popularna koncepcja, że rzeczywistość jest czymś pozornym. Że tak naprawdę rzeczywistość jest czymś, czego jakoś nie ma w jakimś sensie. Że to są pewne pozory, pewne złudzenia. Że właśnie rzeczywistość jest taka cały czas. To też jakby w naszym kręgu kulturowym te myśli jakoś tak zbytnio nie są popularne, nie były. I tutaj na ile to Parmenidesa mogło jakoś... To są też różne hipotezy, na ile on się tym inspirował, czy on to mógł znać, czy nie znał. Natomiast niewątpliwie to nie narodziło się właściwie w Europie takie myślenie, że świat ten zmienny jest czymś pozornym, ale w przypadku Europy no, też taka myśl jakoś zaistniała. Z tym, że właśnie przypomnijmy, że ostatecznie myśl Parmenidesa, tej zasadzie tożsamości jako czymś, co jest bardzo ważne, co jest kluczowe do zrozumienia świata, okazała się bardzo słuszna, tylko trzeba ją było osłabić. Albo inaczej, trzeba było zrozumieć, że ona ma swoje granice. Że faktycznie jedynym takim bytem, który jest tożsamy ze sobą cały czas, pod każdym względem, to jest właśnie Bóg. I że tak naprawdę, jeżeli to przypiszemy temu, co nas otacza, czego sami jesteśmy częścią, to wtedy siebie samego chcemy uczynić częścią Boga. Czyli to jest właśnie znowu ta tendencja monizująca, monistyczna, która tutaj już jest po prostu takim czystym panteizmem, tożsamieniem Boga ze światem. To jest oczywiście czymś bardzo niedobrym i święty Tomasz i jego koncepcja metafizyki będzie jakby całkowicie odległa od tego. Bo właśnie u świętego Tomasza, jak nigdzie indziej, jest ogromna przepaść, bardzo tak racjonalnie pokazana przepaść między Bogiem, bytem absolutnym i rzeczywistością. Właśnie u świętego Tomasza tylko Bóg jest tym czystym aktem, jest właśnie tym, który jest tożsamy ze sobą jakby całkowicie pod każdym względem, dlatego jest niezmienny, dlatego posiada całe swoje życie w każdym momencie w sposób doskonały. To jest też definicja wieczności zresztą, swoją drogą. Więc Bóg istniejący w wieczności to ten, który jest niezmienny. Ale z drugiej strony pojawiają się inne koncepcje, które jeszcze bardziej niż te koncepcje, nawet jeszcze bardziej, niż koncepcje poznane przez nas
tak powierzchownie na razie, ale też no, dogłębnie to się już nie da za bardzo poznać, bo właśnie niewiele zostało naszych czasów. Więc poza tymi koncepcjami filozofów przyrody z Jonii jest jeszcze koncepcja Heraklita, którą często się jego umieszcza na odrębnym biegunie w stosunku do koncepcji Parmenidasa, dlatego że u Heraklita jest, można powiedzieć, z kolei odwrotnie. To jest jakby wariabilizm. Tak jak tam był statyzm, czyli przekonanie, że świat jest całkowicie zawsze ten sam i żadnych zmian w nim nie ma, tak tutaj u Heraklita świat jest całkowicie zmienny. Wariabilizm całkowicie zmienny, złożony właśnie z samych zmian. Świat, który tak naprawdę jest jedną wielką zmianą, albo jakby jest jakimś zestawieniem takich w sposób nieustający dziejący się pewnych procesów, które też na siebie jakoś nawzajem wpływają. I z tego też rodzą się nowe rzeczy. To jest zresztą bardzo silna inspiracja dla Hegla. To Hegel sam o tym pisał. Hegel, o którym też kiedyś będziemy mówić. Metafizyka, która jest oparta na pewnym takim właśnie takiej syntezie dwóch elementów przeciwstawnych, tezy i antytezy, na zasadzie też właśnie na negowaniu zasady niesprzeczności do pewnego stopnia. Ale tutaj u Heraklita to wygląda w ten sposób. Oczywiście to jest filozofia bardzo wczesna, filozofia, gdzie tutaj znowu jest arche, ma charakter materialny, tutaj jest właśnie ogień. I też łatwo zrozumieć, dlaczego akurat taka zmienność, skoro ogień? I dlaczego też ogień? Dlaczego ogień? Bo ogień jest elementem niewątpliwie bardzo ruchliwym, jakby takim wszędobylskim. Elementem, który ma jakby taką siłą sprawczą. Jeżeli mówimy o jakimś, chcemy nie tylko wytłumaczyć, z czego coś jest złożone, ale też w jaki sposób następują pewne procesy, pewne zmiany. To ogień sam w sobie, przez to, że jest właśnie taki zmienny, że on jest sam w sobie ten płomień, przecież nigdy nie jest taki sam. Ogień też jakby oczywiście zmienia pewne rzeczy. Tak? Można coś na przykład spalić jakieś tam drewno, zrobić z tego popiół, połączyć to z jakimś tłuszczem i zrobić mydło. Ten ogień jakby nie tylko jest niszczącym czynnikiem, który zabija, ale również jest czynnikiem, który coś tworzy, dzięki któremu można coś stworzyć. Tak? Czyli na przykład można z rudy wytopić jakiś metal. Dzięki ogniowi. Ogień jest takim czynnikiem, który niszczy, ale też i tworzy. No to przecież przyroda taka jest, że ciągle coś jest zabijane, ciągle coś jest tworzone i taki nieustający przepływ. To jest właśnie ta myśl, że świat jest taki dynamiczny, całkowicie zmienny. Same procesy, to właśnie od Heraklita pochodzi to myślenie, że nie można nigdy wyjść do tej samej rzeki, ponieważ już napłyną nowe wody i nie ma możliwości, żeby wrócić do tego, co było. No wszystko jest właśnie zmienne. Nie ma żadnej tożsamości jako takiej. Wszystko staje się czymś innym ciągle i cały czas. I to oczywiście z punktu widzenia Parmenidesa jest jakieś głupstwo. To jest właśnie przykład pójścia drogą głupców, bo to wszystko jest oparte na tych doświadczeniach jakichś empirycznych. Ale ten właśnie sposób myślenia o rzeczywistości jako o takim ciągle jakimś zmieniającym się właśnie jakimś procesie, który właśnie tutaj jakby procesy są, mają ten charakter taki substancjalny, można powiedzieć. To znaczy, tu jest ciągle taki monizm, więc właściwie jest jeden wielki jakiś taki proces, ale staje się Heraklit takim ojcem, założycielem całego tego nurtu, taki powiedzmy takiego procesualizmu, filozofii, które się potem będą pojawiały w historii. Przede wszystkim właśnie Hegel, ale też i filozofia Whiteheada, procesualizm, gdzie właśnie się rozumie, to też oczywiście u Marksa jest, bo Marks jest przecież przetworzoną myślą heglowską. Tak? I to w tym myśleniu, powiedzmy, modernistycznym o ekumenizmie bardzo mocno widać właśnie tą właśnie myśl. I to zaraz pokażę, gdzie ona jest tutaj ukryta i dlaczego ludzie przesiągnięci Heglem, czyli takim myśleniem procesualnym, nie będą się jakoś specjalnie gorszyli brakiem, w cudzysłowie, takiej sensowności ekumenizmu. Bo z ich perspektywy to wcale tak nie wygląda. Bo z perspektywy z filozofii procesu to realne są nie tyle rzeczy, co pewne procesy, pewne zmiany. Wobec tego, jeżeli trwa jakiś proces ekumeniczny, który polega na tym, że próbujemy pogodzić ze sobą niepogadzalne, no ale to jakby sam ten proces pogadzania już jest czymś wartościowym, czymś sensownym. Tutaj nie chodzi o to, to jest trochę tak jak na przykład jakby ktoś powiedział, że no nigdy nie da się dojść do po prostu do tego, do horyzontu, no to po prostu nie ma sensu iść, ale to sam ten proces jest już czymś wartościowym. Sam ten proces próby pogodzenia jest już jakąś wartością.
Tak to wygląda z punktu widzenia filozofii, która traktuje procesy jako te podstawowe cegiełki. I to się właśnie wywodzi ostatecznie od Heraklita, tutaj na tym europejskim, powiedzmy, tym dla nas jakby właściwym tym obszarze. To tak rzeczywiście wygląda. Więc mamy jakby dwie opcje zupełnie skrajne. I to jest bardzo też ciekawe, że filozofia na tym etapie dochodzi do takich skrajnych rozwiązań. Chociaż można powiedzieć z drugiej strony, że właśnie nie należy się temu dziwić. Właśnie należałoby tego oczekiwać. Dlaczego? Dlatego, że świat sam w sobie jest bardzo złożony. Jest bardzo różnorodny. Oglądany z różnych stron, w różnych aspektach jest właśnie różny. Pod pewnymi względami rzeczywistość jest rzeczywiście, faktycznie jest statyczna, jest ta zasada tożsamości, ale jednocześnie pod innymi względami rzeczywiście widzimy ruch, widzimy coś, co jest przejawem dynamizmu. Więc jakby jeden i drugi ma rację, to jakby tylko problem polega na tym, że na tamtym archaicznym etapie nie ma jakby takiej zdolności jeszcze umysł ludzki, żeby to, co odkryje jako pewną jakąś własność świata, żeby nadać odpowiedni sens temu odkryciu, tylko próbuje to jakby całkowicie jakby zmaksymalizować to odkrycie. Odkrycie, które ma sens jakiś ograniczony i lokalny, próbuje jakby nadać temu sens taki całkowity, jakiś absolutny. Tak jakby to była jedyna zasada, jedyny aspekt rzeczywistości, który istnieje. I na tym polega błąd tych filozofów i dlatego pojawiają się pewne takie, można powiedzieć, sprzeczności takie. No jak właściwie nad tym samym zagadnieniem zastanawiają się najwybitniejsze umysły Grecji i każdy umysł dochodzi do zupełnie innego rozwiązania. I potem to też zostanie ta trudność jakoś wydobyta i też jakaś pewna refleksja się z tego zrodzi. W pewien kryzys, można powiedzieć, intelekt grecki popadnie, widząc, do jakich sprzeczności doszli filozofowie przyrody. W pewnym momencie nawet ta filozofia przyrody zostanie zarzucona, to Sokrates na przykład nie będzie jej uprawiał, no bo wyda mu się, że nie ma żadnego sensu, bo każdy dochodzi do innego wniosku. Wobec tego, po co się takimi rzeczami zajmować, człowiek nie jest w stanie tego rozwikłać. A wszystko się bierze właśnie stąd, że umysł ludzki ma, zawsze ma taką tendencję, ale w tych czasach archaicznych ona się przejawiała dużo mocniej, ma tendencję, żeby zbyt szybko jakoś uogólniać wyniki poznania. I to jest właśnie ten moment, na którym się pomknęli ci pierwsi filozofowie, że zbyt szybko chcieli uogólnić, chcieli syntetyzować to wszystko, do czego doszli i w ten sposób popadli w jakieś skrajne rozwiązanie. I w zależności od tego, kto do czego większą uwagę przywiązywał, to albo wpadł w jakiś skrajny statyzm, albo w jakiś skrajny wariabilizm, dynamizm, gdzie świat po prostu jest ciągle zmienny i nie ma niczego stałego. Tam jeszcze u Heraklita warto jest powiedzieć, że tam poza to ta zmienność nie jest tak do końca taka jakaś irracjonalna, taka spontaniczna. Tam jest pewien taki logos, który kieruje, czyli pewien taki, taka pewna zasada raczej niż umysł, w sensie jakiegoś takiego zresztą osobowego umysłu, to oni za bardzo, w ogóle osoba to coś takiego, to nie było dla nich do pojęcia, oni nie mieli takiego porozumienia, bo to żeby mówić o sobie, to trzeba najpierw mówić o substancji, trzeba mówić o rozumności, to jest to co trzeba te dwie rzeczy wyróżniać, tego tam nie ma. Musimy pamiętać o tym, że dla tych filozofów przyrody, to nawet Empedokles potem będzie mówił, że wszystko jest rozumne. To jeszcze będziemy o nim mówić, ale to już jest ten dalszy etap, ale to jest też i dla wcześniejszych jest właściwe, że wszystko jest rozumne, wszystko jest żywe. Dla takiego Talesa na przykład magnes jest życiem, bo magnes jest żywy, no bo może coś poruszać, czyli ma duszę, prawda? To po łacinie nawet anima, animare, ożywiać. Dusza jest czymś, co ożywia. Wszystko, co się rusza, to ma duszę w środku, tak? Tak jak rtęć na przykład, to żywe srebro jest, bo się tak ruszają te kulki takie. Mają w sobie jakieś życie, to nie ma takich ścisłych odróżnień między tym, co jest kategoria tych bytów żywych i kategoria bytów jakichś rozumnych, które poza tym, że są żywe, to jeszcze rozumne i tak dalej, i tak dalej. Tylko tam jest po prostu tak, że wszystko jest jakoś i żywe, i rozumne i tak właściwie to... Te zmiany, jakby, znaczy to są tylko różne przejawy jednej rzeczywistości, właśnie tej rzeczywistości będącej światem. Także to jest zupełnie inny sposób myślenia niż ten nasz. Nie ma takich rozróżnień dla tego umysłu archaicznego. Dlatego bardzo ciężko też jest zrozumieć, że rzeczywistość jest właśnie taka wieloaspektowa i że trzeba tak te aspekty jakoś odróżniać. Tylko on wszystko próbuje tak łączyć ze sobą w taki właśnie sposób. To też niestety oznacza trochę jednak słabe zrozumienie zasady niesprzeczności, tak swoją drogą. Tak więc wygląda ta filozofia na tym pierwszym, w tym wczesnym etapie, więc jakby to podsumujmy to w ten sposób, że
rzeczywiście mamy te pierwsze rozwiązania, jakby dają nam z jednej strony punkt odniesienia dla kolejnych badaczy. I tutaj już pewne konkretne zostały odniesione, można powiedzieć, jednak sukcesy, bo odkryto zasadę tożsamości w przypadku Parmenidesa. Odkryto też potrzebę sformułowania tej opisu rzeczywistości zarówno w kontekście jakiegoś składnika, który ten świat tworzy, ale też i w kontekście jakichś zasad, które będą kierowały tymi przemianami, które będą jakby napędzały ten ruch, które będą jakimiś takimi właśnie, powiedzmy, no właśnie przyczynami sprawczymi, jakimiś takimi siłami, zasadami, które odpowiedzialne są za przemianę świata. To już zostało jakoś wyróżnione. I zasadniczo te, które żeśmy, bo tutaj tak, jeśli chodzi o Archę, poza tym Apeironem dość tajemniczym, to mieliśmy i wodę, mieliśmy i powietrze, mieliśmy i ogień. Ktoś może spytać, no ale gdzie Ziemia jest w takim razie? No i jeżeli chodzi o Ziemię, to ona tak na punkcie takiej, znaczy w obszarze samej filozofii właściwie taka koncepcja się tak poważnie się nie pojawiła w Grecji, ale była bardzo, bardzo obecna, bardzo mocno obecna w światopoglądzie ludzi, którzy po prostu uprawiali ziemię i z tej ziemi wszystko jakoś tam wychodziło i potem też do tej ziemi wracało. Też i człowiek został wzięty z ziemi, do ziemi wraca. Tak samo zresztą i wobec tego i w twórczości poetów. To było jakoś obecne, tylko że ziemia jest takim elementem, powiedzmy, no mało takim, powiedzmy, ruchliwym. No nie wydaje się, żeby to był taki jakiś wspólny mianownik dla całego świata. Ciężko to jakoś zrozumieć, że ta ziemia jakaś taka rozgrzana czy rozrzedzona staje się nagle ogniem, czy staje się nagle jakimś powietrzem, czy potem wodą. Ciężko jest w ten sposób pojąć, bo tak można ewentualnie w przypadku wody, bo jeżeli chodzi jeszcze o te doświadczenia takie, które mogły skłonić Thalesa, no, na przykład ten płomień, w jaki sposób ogień może się do wody sprowadzać? No, to też jest ciekawe, bo jeżeli się tak dobrze to rozważy, to przecież w procesie spalania powstaje też za dwutlenkiem węgla właśnie woda. Wobec tego, jeżeli się tam przyłoży jakiś kamień do płomienia, po jakimś czasie się on tam staje się wilgotny, ten kamień. Także jakaś woda tam się jednak pojawia, jakaś wilgoć, właśnie woda. Więc tym płomieniu też nawet tą wodę jakoś potem ostatecznie można zobaczyć. To, że powietrze jest takim elementem najbardziej podstawowym, który zagęszczany staje się nagle wodą, no bo to właśnie tak deszcze spadają, można powiedzieć. Potem ta woda jakoś bardziej zagęszczona, no, staje się jakąś tam ziemią. No, można to jeszcze sobie jakoś wyobrazić. Natomiast w przypadku ziemi, która stawałaby się czymś takim jak powietrze, to już jest dużo trudniej, dlatego takiej koncepcji nie było. No, szukano po prostu jakiegoś jednego wspólnego elementu, który to wszystko jakoś powiąże i tak właśnie trafiono na nie. Ale jeszcze ostatnia taka rzecz, bo poza tymi koncepcjami, które starały się znaleźć to Archę właśnie w ramach żywiołów oraz poza koncepcją Parmenidesa, która zakłada, że jest po prostu rzeczywistość taka sama cały czas, jakiś byt, który jest jednolity i w każdym kierunku tak samo odległy od środka. Właściwie ten absolut sobie wyobrażał jako pewną kulę, taką kulę jednorodną, zbudowaną z materii, no bo tu oczywiście żadnego ducha właściwie nie ma. Duch i materia to jest jakby jedno, są różne tylko sposoby jakby przejawiania się. Dusza jest tylko takim jakby zjawiskiem. To trochę tak jak właśnie tej fizyka filozofujących, znaczy filozofia filozofujących fizyków, że wszystkie procesy jakby takie pseudoduchowe, jakaś nasza wolność, rozumność, nasza świadomość, to są tylko pewne takie epifenomeny, pewne zjawiska powstające wskutek zmian czysto materialnych na poziomie jakichś naszych neuronów, gdzie tam po prostu zjawiska kwantowe, takie czysto materialne po prostu powodują takie, a nie inne jakieś tam ostatecznie efekty, które my w ten sposób odbieramy. To mniej więcej do tego się sprowadzało. Ale poza tymi koncepcjami jeszcze warto wspomnieć o jednej koncepcji, która jest właściwa dla Pitagorasa i jego uczniów. Koncepcji, która też jakoś można pewnego rodzaju powrót w dzisiejszych naukach, takich koncepcjach zauważyć. Mianowicie u Pitagorejczyków pojawia się koncepcja właśnie liczby jako tego czynnika, który jest budulcem świata. Liczby, dlatego że, czy bo skąd taki pomysł, że liczba jest takim wspólnym mianownikiem, największym wspólnym mianownikiem całej rzeczywistości? No dlatego, że jakby wskutek pewnych rozważań, to sam Arystoteles nawet swoją drogą, właśnie warto przeczytać, sam Arystoteles, równocześnie, a nawet jeszcze przed nimi, tak zwani Pitagorejczycy, obyci z matematyką, którą zajęli się pierwsi, którą też rozwinęli, przyjęli pogląd, że zasady z porządku matematycznego są zasadami wszystkich rzeczy. A ponieważ z natury pierwsze w matematyce są liczby,
Przeto w liczbach raczej niż w ogniu, ziemi czy wodzie dopatrywali się oni różnych podobieństw z tym, co jest i co się staje. Uważali, że taka na przykład własność liczby stanowi sprawiedliwość. Jakaś tam własność liczby jest właśnie odpowiednikiem, znaczy ona jest jakby przyczyną sprawiedliwości. A taka znów duszę i intelekt, inna zaś jeszcze stosowny czas i tak dalej. Ponadto stwierdzili, że własności stosunki harmoniczne tonów dają się odwzorować w liczbach. To jest wielkie osiągnięcie, bo to pokazuje, że jest jakieś przyczynowe jakieś relacje. Że jeżeli takie, a nie inne są matematyczne stosunki między długościami jakichś tam strun, czy jakichś tam metalowych jakichś elementów uderzanych, to w takim razie też i te dźwięki wytwarzane przez te elementy będą miały takie, a nie inne będą relacje między wysokością tych dźwięków. Czyli jest pewnego, to jakby przenosi się, ta liczba rzeczywiście nie tylko odpowiada za jakiś element rzeczywistości, ale wpływa na jakiś inny, że te relacje przyczynowo-skutkowe, czyli można jakby tłumaczyć pewne przemiany za pomocą tych liczbowych jakichś stosunków. To jest też wielkie osiągnięcie. Ponieważ wydawało im się, że natura wszystkich innych rzeczy upodabnia się w całej rozciągłości do liczb, a te są pierwsze w całej naturze, przeto uznali, że elementy liczb są elementami wszystkich rzeczy i że cały wszechświat jest harmonią liczbą. I jeśli zauważali jakieś podobieństwo między liczbami i harmonią z jednej strony, a zjawiskami na niebie, jego częściami, w ogóle porządkiem we wszechświecie z drugiej, to zaraz przyporządkowali je sobie wzajemnie i tak prowadzili do swego systemu. No to jest dokładnie to, co robi współczesna fizyka, która jest tak mocno oparta na matematyce, do tego stopnia, że w ramach badań w fizyce teoretycznej właściwie się jakby pierwsze kroki, które się stawia, to są kroki związane z badaniem pewnych matematycznych struktur. Znaczy te struktury wcześniej wykorzystane do rozwiązania pewnych jakichś tam problemów w fizyce, to co dało tam, czyli dało to jakieś pozytywne jakieś efekty, są wykorzystywane dalej. I na bazie tych matematycznych, ściśle tylko matematycznych jakichś tam pewnych pojęć i pewnych jakichś koncepcji systemów, buduje się jakieś tam nowe koncepcje fizyczne i potem się patrzy, czy one dobrze opisują rzeczywistość. Trochę podobnie robili Pitagorejczycy, tylko oni jeszcze bardziej, oni to tak jeszcze bardziej byli przywiązani do liczby do tego stopnia, że na przykład jeśli zaś czegoś w nim brakowało, to dodawali coś jeszcze dla wytworzenia wspólnej całości. Jeżeli czegoś brakowało, znaczy jeżeli jakby koncepcja matematyczna dawała jakieś rozwiązanie, ale rzeczywistość sugerowała, że ono nie jest prawdziwe, to co robi Pitagorejczyk? On mówi, że no to trzeba coś do tej rzeczywistości dołożyć, czego my nie widzimy, żeby matematyka była, że tak powiem, że miała rację. I tak na przykład, ponieważ dziesiątka wydaje się być liczbą doskonałą i zawierać w sobie całą naturę liczby, twierdzą, że i ciał niebieski, które są w ruchu, jest 10, a że widocznych jest tylko 9, dodają do nich antyziemię jako dziesiątkę. Czyli wprowadzili jakby nową planetę, antyziemię, czyli taką samą jakby jak Ziemię, powiedzmy, tylko że znajdującą się po prostu po przeciwnej stronie jakby układu tego słonecznego, nazwijmy to tam, tylko że trzeba pamiętać, że nie wokół Słońca, ani wokół Ziemi, ani wokół Słońca te planety nie krążą, tylko krążą wokół takiego centralnego ognia. To jest taki system, w którym ogień centralny jest tym punktem, wokół którego wszystko grawituje i ta antyziemia zawsze znajduje się po przeciwnej stronie tego ognia centralnego, dlatego nie jest po prostu widoczna z naszej perspektywy i tak oni to tłumaczyli, że nie da się dlatego zaobserwować. I w fizyce dokładnie tak samo teoretycznie jest współczesnej, w przypadku cząstek elementarnych jest bardzo widoczne. W przypadku kosmologii też można wskazać takie koncepcje, które dokładnie na tej samej zasadzie działają, że jakby szuka się pewnych takich matematycznych, pewnych harmonii i to, też trzeba pamiętać, że to nie jest tak do końca głupie, dlatego że te harmonie matematyczne potem z perspektywy jakby historii fizyki okazuje się, że one tam są, że są odkrywane rzeczywiście w świecie pewne takie harmonie. Jeżeli my się trzymamy się tych harmonii, jeżeli my szukamy nowych rozwiązań właśnie sugerując się takimi konstrukcjami matematycznymi, to się potem często okazuje, że to jest dobre rozwiązanie, więc to samo w sobie jeszcze nie jest złe, ale jakby pokazuje nam właśnie przede wszystkim to, że po pierwsze można przesadzić, można za mocno się trzymać pewnych koncepcji. Można zafiksować się na punkcie pewnych matematycznych koncepcji, bo one są piękne, bo one są bardzo harmonijne, bo one piękne jakieś i ciekawe struktury sobie zawierają, wcale nie odpowiadają prawdzie, ale można być tak mocno do nich przywiązanych, że to nas po prostu bardzo powstrzymuje tak naprawdę przed rozwojem nauki. I to jest ciekawe, że ci Pitagorejczycy naprawdę bardzo mocno w to weszli. Tutaj jeszcze Arystoteles o tym pisze.
Jeśli zaś teraz wracamy do tego, to żeby się zorientować, jakie oni przyjmują zasady i o ile sprowadzają się one do przyczyn, które wymieniliśmy. Otóż wydaje się, że i oni, nazywając liczbę zasadą, traktują ją jako materię i zarazem czynniki determinujące właściwości i stany rzeczy. Czyli z punktu widzenia już Arystotelesa jest jakby materią ta liczba, czyli tym budulcem świata, ale też czymś, co determinuje, czyli czymś, co można by nazwać taką przyczyną formalną. Właśnie w przypadku Pitagorejczyków można powiedzieć, że już mówiąc tym, właśnie materia, forma to są pojęcia jeszcze wtedy nieznane, rzecz jasna, ale to już żeśmy już trochę ostatnim razem mówili, że jeżeli chodzi o te przyczyny, które Arystoteles wyróżnił, te wewnętrzne, bo są ogólnie cztery, przyczyna sprawcza i przyczyna celowa, czyli jakiś sprawca, który to czyni i jakiś powód, dla którego to czyni, to są te przyczyny tak zwane zewnętrzne, ale są też i te przyczyny wewnętrzne, które determinują samą tą rzecz, samą w sobie i one są przede wszystkim te dwie właśnie, materia i forma. Materia jest budulcem, forma jest tym, tak jakby konstytucją, jest właśnie tym takim, no właśnie uformowaniem, ale nie tylko w sensie jakiegoś kształtu, tylko całej tej konstytucji rzeczy. I Pitagorejczycy przez swoją koncepcję taką zmatematyzowaną, oni są, można powiedzieć, blisko właśnie sformułowania właśnie tej przyczyny formalnej. Czyli jakby zrozumienie, że nie tylko sama materia, nie tylko sam budulec, nie tylko to, czy coś jest ostatecznie wodą, czy jest ogniem, czy jest tam jakimś powietrzem, czy czymś tam, jakimkolwiek innym jest ważne. Ale jeszcze ważniejsze jest właśnie to, jaka jest ta konstytucja, jakie są te własności rzeczy. I że musi być coś takiego, co te własności określa. I w przypadku Pitagorejczyków to jest liczba, czyli można powiedzieć, że oni się też skupiają na przyczynie właśnie takiej, powiedzmy, formalnej, czy tak można powiedzieć. Że to jest jakby coś takiego. Albo też można powiedzieć, że to nawiązuje trochę do tych dzisiejszych, znaczy te dzisiejsze koncepcje, powiedzmy, nawiązują do koncepcji, które widzą nie w materii, bo są też i takie, które widzą w podstawową składnik rzeczywistości w informacji, nie w materii, nawet tej materii na tym najniższym poziomie, obecnie znanym, ale w informacji. To akurat jakby do tego się przyczyniły prace nad, teoretyczne prace, jakoś też tak obserwacyjnie, jakoś tam potwierdzone, prace teoretyczne nad badaniem czarnych dziur, nad mechaniką czarnych dziur. One zdają się sugerować, tam chodzi o takie dość trudne rzeczy, to też nie mamy możliwości, żeby to poznać, ale zdają się sugerować, że właśnie informacja jest takim podstawowym składnikiem wszechświata. A to trochę zaczyna przypominać właśnie rozumienie takie pitagorejskie, że liczba jest jakimś podstawowym składnikiem, że materia, zresztą jeżeli się człowiek zaczyna zajmować fizyką cząstek elementarnych, to widzi, że materia na tym coraz niższym poziomie, tam jest jakby coraz więcej matematyki w tym, że to jest bardzo zmatematyzowane, że to jest coraz mniej dotykalne zmysłami, no w pewnym sensie w ogóle nie jest, znaczy jest pośrednio tylko przez jakieś akceleratory cząstek i detektory, ale te same te cząstki stają się czymś bardzo ezoterycznym, bo one zresztą one są tylko pewnymi wzbudzeniami pewnych pól kwantowych. Te pola kwantowe z punktu widzenia tego teoretycznego są czymś bardziej elementarnym. Cząstki są czymś takim wtórnym, one są tylko pewnymi wzbudzeniami. Natomiast najbardziej elementarnym to są te pola. A czym jest to pole? No pole jest przecież jakimś obszarem, gdzie jakieś pewne, jakaś dynamika jest obecna, jakie siły działają. Tam to jest coś znowu bardzo abstrakcyjnego właściwie. I jakby one stają się tym podstawowym budulcem tak naprawdę wszechświata, nie same cząstki, tylko właśnie te pola. I to jak te pola się ze sobą wzajemnie sprzęgają, w jaki sposób one ze sobą oddziaływują, to jest ich właściwości różnego rodzaju, różne liczby kwantowe, które muszą być w tych oddziaływaniach zachowane, to jest takie najbardziej pierwotne. A to bardzo przypomina właśnie te wszystkie pitagorejskie rozważania o liczbach, które bardzo rozwinięte były. Tutaj Arystoteles wiedział, pisze tak. Elementami są według nich parzyste i nieparzyste. Pierwsze jest skończone, drugie nieskończone. Czyli jest zasada skończoności i zasada nieskończoności. Tak, skończoność, pamiętajmy, jest czymś zasadniczo lepszym, bo jest właśnie czymś określonym. Tak? Bo u nich nie ma tego takiego skojarzenia nieskończoności z bytem absolutnym, który jest ponad światem i dlatego jest właśnie nieskończony. Tylko nieskończoność to jest taka niewydarzoność. Nieskończony to jest taki niedorobiony, a skończony to jest właśnie ten normalny, bo jest ten, który ma określoną formę, który jest właśnie taki skończony i zrobiony, dlatego skończony właśnie. Jedno jest z tych dwóch elementów, gdyż jest zarazem, dla nich to jest parzyste i jedno jest parzyste i nieparzyste zarazem. Bo to jest taka zasada, z której się wszystkie liczby wywodzą. Z jednego wywodzą się liczby, które też, jak powiedzieliśmy, tworzą cały wszechświat. Inni Pitagorejczycy przyjmują 10 zasad, układając je w dwa szeregi, ograniczone i nieograniczone, parzyste i nieparzyste, jedno i wiele, prawe i lewe, męskie i żeńskie, spoczynek i ruch, proste i krzywe, światłość i ciemność, dobre i złe, kwadrat i prostokąt. Czyli w ramach takich
takich dwójek, takich powiedzmy dychotomii i w ramach tych konkretnych tutaj tych 10 szeregów mamy jakby całą rzeczywistość już opisaną. To bardzo podobnie fizyka współczesna próbuje. Znaczy, tylko że oczywiście robi to w sposób taki empirycznie jakby stwierdzalny. To nie znaczy, że to jest taką zabawą. To absolutnie nie, to jest coś innego. Ale mi chodzi o to, że jest podobna trochę do tych pitagorejskich, nazwijmy to, zasad, czy zabaw takich. Podobna jest właśnie w tym względzie, że prowadzi do takiego poglądu, w którym to matematyka staje się takim fundamentem, tak? Czy informacja, czy matematyka staje się fundamentem rzeczywistości. Tak to mniej więcej wygląda właśnie u Pitagorejczyków. Więc mamy do czynienia tutaj u tych pierwszych filozofów ze zrozumieniem świata też, no, można powiedzieć, tak naprawdę już niezależnie od koncepcji, jednak zawsze jest to koncepcja monistyczna. To trzeba się o tym ciągle pamiętać. I już nie, tym razem nie zdążymy. Następnym razem będziemy mówili o pierwszych próbach jakiejś syntezy, bo tutaj zaczynają się pojawiać pierwsze trudności, pierwsze jakieś takie sprzeczności pomiędzy tymi myślicielami. Znaczy każdy z nich dochodzi do czegoś innego, ale często te koncepcje jeszcze są bardzo różne. Bo albo właśnie statyzm, albo dynamizm, albo tym elementem podstawowym jest materia, albo znowu powiedzmy jakaś liczba, a jeżeli nawet materia, to też do końca nie wiadomo jaka. No jednak mimo tych wszystkich trudności jednak pewne rzeczy zostały zrobione, ten pierwszy krok został dokonany. Z sprawiedliwością, jak oni tłumaczyli, że część liczby jest sprawiedliwością? To problem polega z nimi taki, że jeżeli nawet Arystoteles tego nie wiedział, no to mamy dużo mniejsze szanse, żeby to wiedzieć. Problem polega na tym, że Pitagorejczycy, tego się nie mówiłem, bo to nie koncentrowałem się na pewnym aspekcie, o tym powiedziałbym następnym razem, ale powiem na pewno. Chodzi o to, że Pitagorejczycy by tworzyli coś w rodzaju takiej zamkniętej grupy, takiej ezoterycznej trochę, gdzie pewne rzeczy były tam uczone na jakimś tam wyższym poziomie. Nie byli tak otwarci w taki sposób, tak, że robili takie wykłady otwarte i każdy tam mógł sobie przyjść i wysłuchać. Tak do końca nie było i też z tego powodu byli raczej nie cieszyli się dużą popularnością. Tak? Nawet z wrogością się spotykali właśnie z powodu tego, że byli zamknięci na jakieś takie dzielenie się tym, co wiedzą, co miało pewne też religijne konotacje, bardzo mocne nawet. Potem będziemy mówić o orfizmie, tej koncepcji religijnej, powiedzmy takiej, która bardzo mocno się przenika z filozofią i która też pewien wpływ miała na filozofię chociażby Platona, i u Pitagorejczyków ten orficki wątek jest bardzo mocny. A on się wiąże właśnie z pojmowaniem wiedzy jako, to trochę w masonerii jest widoczne, tylko jeszcze bardziej, że wiedza jest czymś takim, co jest tylko dla niektórych. Bo inni to tylko sprofanują, innym nie można tego tak dawać. Bo sprofanują, wyśmieją, można tylko dawać niektórym, a nawet jakbyśmy to dali, to i tak nie zrozumie, więc lepiej nie, dopiero na wyższym poziomie, więc oni tak nie wszystkim się dzielili, tak? To trzeba o tym pamiętać. Z punktu widzenia filozoficznego, matematyka jest wymyślona, czy jest odkrywana? No i zasadniczo ta matematyka jest odkrywana, są pewne struktury, które są obiektywne, tylko chodzi o to teraz pytanie, dokładnie jak to jest bardzo złożone z tej przyczyny, że czy chodzi nam o ten świat istniejący tutaj, tak? Znaczy, bo my odkrywamy matematykę patrząc na ten świat i teraz w przypadku świętego Tomasza to jest tak, że matematyczne byty są bytami, które są bytami myślnymi, to znaczy one nie istnieją w realnym świecie, na przykład kwadrat czy trójkąt, czy jakieś zasady jakiekolwiek, nie? Jakieś tam takie od najprostszych po najbardziej złożone koncepcje matematyczne i struktury, bo matematyka zajmuje się pewnymi strukturami, one mają swoje podłoże w rzeczywistości, ale są czymś, co powstaje w intelekcie. Tylko tyle, że skoro człowiek jest czymś wtórnym wobec Boga, no to one najpierw muszą być w boskim intelekcie tak naprawdę, nie? No bo inaczej nie mogłyby być w naszym. Więc ostatecznie one i tak są jakoś odkrywane w tym sensie, że gdzieś tam się znajdują, tak? Znaczy nie w sensie takiej platońskiej idei, gdzieś tam takiej będącej jakimś oderwanym takim bytem i nie też nie w sensie takiego egzemplaryzmu augustyńskiego, że istnieje jakaś idea konia w umyśle Bożym i Pan Bóg według tej idei tworzy jakieś tam konie, bo potem zobaczymy u świętego Tomasza jest tak, że w boskim intelekcie są wszystkie konie co do jednego indywiduum już w nim zawarte i potem każdy z nich jest jakby obdarzany aktem istnienia w odpowiedni tam sposób i w odpowiednim swoim czasie i w swoim miejscu. Więc ten boski intelekt myśli jakby rzeczami, jest taki indywidualny, no ale skoro możemy te ogólne rzeczy, treści pojmować, no to one też muszą być gdzieś wcześniej, no nie są
są przez nas tak wymyślane na zasadzie takiej, że to jest coś jakby zupełnie takiego naszego. Nie? Zresztą w takim sensie to nic jakby nie jest naszego, bo Pan Bóg nawet te nasze wytwory kultury musi je znać, skoro on się niczego nie może dowiedzieć, a potem je widzi, że one są na świecie, czyli musi też je znać. Tak? Natomiast nie wiem, czy to jakby wyczerpuje jakby Pani pytanie, ta odpowiedź, bo no może chodzi tutaj o jakieś inne jeszcze, tak? Czy nie? Bo to z jednej strony są po prostu, one są zasadniczo odkrywane w tym sensie, że są czymś jakoś na pewno pierwotnym od człowieka, w tym sensie, że jest umysł, który jest dużo silniejszy. Można powiedzieć, że tak, Bóg jest również matematykiem i te rzeczy jakby zna pierwej niż my. Tak? No to aniołowie na pewno też znają takie rzeczy, to niewątpliwe jest, bo to jest dla umysłu anielskiego bardzo jest łatwa ta rzeczywistość, bo jest mniej zmaterializowana. To będziemy mówili, że matematyka nie zajmuje się najbardziej zdematerializowaną rzeczywistością, bo najbardziej zdematerializowana rzeczywistość to jest ta metafizyczna rzeczywistość, ale to właśnie do niej należą czyste duchy, więc ale też ponieważ matematyka jest jakby mniej zmaterializowana, to dla nich też na pewno jest ona czymś bardzo łatwym. Czyli na pewno znają matematykę dobrze, lepiej niż ludzie. Nie? Więc jakby człowiek w tym sensie no, jakby odkrywa coś, co jest przez Boga jakoś tam pomyślane. Tak? Natomiast kwestia tego, czy one istnieją w rzeczywistości tej naszej materialnej, te idee matematyczne, to tylko istnieją w takim sensie, w sensie takim, że jakby podstawa dla nich znajduje się w nich, a my już je sobie jakoś wytwarzamy. Także nie ma kwadratów czy trójkątów w przyrodzie w sensie takim matematycznym, tylko są jakieś rzeczy, które są tak skonstruowane, czy przez Pana Boga tak są stworzone, że no wyglądają jakieś tam trójkąty czy kwadraty i my sobie tą ideę kwadratu czy trójkąta jakoś wyprowadzamy, abstrahujemy sobie z tych rzeczy, tak? No ale na przykład idee matematyczne, którymi się aniołowie, bo tam będziemy mówić o tym, jak anioł poznaje, to anioł sobie pojęć swoich nie wytwarza. On ich jakby nie odkrywa na takiej zasadzie, jak my odkrywamy pewne matematyczne relacje, czyli musi je mieć, bo ma, on myśli za pomocą idei wlanych, czyli musi je mieć, a skoro je ma, to ma je od Boga, no bo one są dane, wlane przez Boga, czyli Bóg musi je mieć, czyli Bóg jakby jest matematykiem, który te rzeczy daje aniołom też, tak? A człowiek musi sobie już sam je wytworzyć. Więc w tym sensie one są bardziej od człowieka pierwotne. Nawet gdyby nie było człowieka, to by, a byli na przykład aniołowie, albo gdyby człowiek nigdy się do rozwinięcia matematyki nie przyczynił, bo by nie zdążył, dajmy na to, no to by te idee były w głowach aniołów, natomiast, znaczy w ich umysłach, natomiast one nie istnieją w takim sensie właśnie w tym naszym świecie materialnie poznawalnym gotowe, tylko my dopiero sobie je wyprowadzamy. Ave Maria Stella.